Czy wiecie, że Walt Disney wcale nie został po śmierci zamrożony, a skremowany? Hejka, cześć, dzień dobry! Od jakiegoś czasu zbieram się do przygotowania materiału o tym, jak zacząć cosplay. To całkiem złożona sprawa, więc zanim ten odcinek, najpierw trochę o błędach. Miałam to szczęście albo nieszczęście, że cosplay zaczynałam 10 lat temu, kiedy nie za bardzo istniały tutoriale i wszelkiego rodzaju źródła pomocy. Z tego też powodu popełnialiśmy mnóstwo błędów, niejednokrotnie powielając je, ponieważ nie wiedzieliśmy, że można coś zrobić lepiej. Dlatego dzisiaj chcę podzielić się z Wami listą 10 fatalnych błędów popełnianych przez każdego cosplayera. Numer 1. Prokrastynacja. Trudne słowo. Cosplayerzy to niesamowici optymiści. Wydaje nam się, że skoro przebieramy się za superbohaterów, mamy też superbohaterskie moce, w tym super prędkość, i dlatego wszystko robimy na ostatnią chwilę. 3 tygodnie do eventu? Luzik, można zacząć zamawiać materiały. 2 tygodnie do eventu. No, może zacznę coś robić, ale w sumie może też obejrzę serial, może pogadam ze znajomymi. W sumie mam też to zaległe wyjście na piwo, więc to idealny moment, żeby to nadrobić. I w ten sposób zostaje tydzień do eventu. Rzeczy są nieskończone, natomiast skończyła się nitka. Skończyły się igły w maszynie. Kończy się czas. Faktycznie, niektóre rzeczy można zostawiać na ostatnią chwilę, jeśli jesteście pewni, że wiecie, jak działają, albo jesteście bardzo dobrzy akurat w tej technice. Natomiast niektóre rzeczy, takie jak chociażby peruki, powinny być odpowiednio wcześniej zamawiane. Nie pamiętam, ile razy przydarzyła mi się sytuacja, że zamówiona peruka przyszła w niewłaściwym kolorze, ale było już za mało czasu, żeby zamawiać kolejną, więc na szybko musiałam kombinować, pożyczać, szukać gdzieś na grupkach. Bardzo często, zamawiając materiały online, dostaję niedokładnie to, czego się spodziewałam, nie mówiąc już o tym, że robiąc rzeczy na ostatnią chwilę, mało śpimy, mało jemy, mało dajemy sobie czasu na odpoczynek. Właściwie wcale. Przez to na samym evencie jesteśmy zmęczeni i nie bawimy się absolutnie tak dobrze, jakbyśmy mogli. Drugi najczęstszy błąd to wybieranie zbyt trudnych technicznie strojów. Bardzo często zauważam, że cosplayerzy używają złych technik, złych materiałów, nieodpowiednio obliczają proporcje kostiumu, przez co całość wygląda dziwnie, albo po prostu nie zostawiają sobie odpowiednio dużo czasu. Każdy nowy kostium to wykorzystywanie nowych technik, nowych materiałów, nowych sposobów, których warto się uczyć, ale nie wszystko naraz. Nauczyłam się tego na własnej skórze, robiąc kostium Elementalist z Granado Espada, o którym bardzo często mówię, gdyż uważam go za swoją największą porażkę i największą nauczkę. Kiedy go wybierałam, nie wiedziałam za bardzo, jak działają proporcje i nie zauważyłam, że ta postać właściwie ma nogi na 3/4 długości ciała, dlatego cała spódnica ma też zupełnie inne proporcje niż miałaby na mnie. Dzisiaj, kiedy robię strój, mam już taką wiedzę, że wiele elementów mogę zrobić z głowy, ale żeby dojść do takiego momentu, niejednokrotnie wyrzucałam do kosza elementy, które zrobiłam, ale nie sprawdzały się, nie spełniały moich oczekiwań i po prostu nie wyglądały dobrze. I jest to normalna część nauki, więc jeśli coś Wam nie wychodzi, absolutnie nie zniechęcajcie się, zostawcie ten element, zajmijcie się czym innym. Potem możecie do niego wrócić i świeżym okiem spojrzeć, czy rzeczywiście jest aż tak źle, jak się Wam wydaje. Trzeci podstawowy błąd to wszywanie rękawów na lewą stronę. Brzmi idiotycznie, wiem, ale nadal mi się to zdarza. Naprawdę nie wiem, jak tego uniknąć, bo w sumie jest to prosta sprawa. Przykładasz lewą część do lewej, czy prawą do prawej, czy prawą do lewej, czy lewą na prawą stronę, czy jak to się w sumie robi? Żeby uniknąć niepotrzebnego zrywania nitki po tym, jak zszyjecie ze sobą złe strony, polecam białą kredkę albo mydełko i zaznaczanie, która strona jest lewa, a która prawa. Zaznaczcie, że tu numer 1A styka się z numerem 1B. Proste. Czwarty podstawowy błąd to złe oszacowanie potrzebnych materiałów. Przez materiały rozumiem też nitki, wstążki i wszystkie inne drobne elementy, które składają się na całość kostiumu. To już standard. Noc przed eventem robię strój i kończy mi się nitka. Więc żeby uniknąć takich sytuacji, kupuję ich po prostu więcej. Takie podstawowe elementy jak nitki, guziki, wstążki są niesamowicie tanie, więc naprawdę nie ma sensu kupować tylko 6 guzików. Kupcie 10, bo może jeden się zgubi, może jeden się popsuje. Nie wiadomo, a kupując zapas macie przynajmniej spokój i w tyle głowy informację, że zgubiony guzik to nie koniec świata. A już najlepsze są przeceny w hurtowniach. Tak można się obłowić! Piąty, najczęstszy błąd to brak cost testu.
Chodzi po prostu o to, żeby znaleźć czas i przymierzyć całość stroju w domu. Żeby nie robić tego po raz pierwszy na evencie, pośpiechu, nie wiedząc w jaki sposób całość współgra. Bo często okazuje się, że karwasz i naramiennik się o siebie ocierają. Albo zbrojki robią z nóg parówki, bo są niedopasowane. Niejednokrotnie widzę na eventach osoby, którym coś gdzieś odpada i próbują to przykleić na szybko, klejem na gorąco, taśmą dwustronną, agrafkami. Sposobów jest dużo. Żaden z nich nie jest dobry, a wystarczy przetestować w domu, jak zachowują się wszystkie elementy, czy na pewno trzymają się tych butów, które wybierzemy, czy wszystko dobrze siedzi. Jeśli tak, super. Można wtedy też zrobić pierwsze zdjęcia i teasować nimi w internecie. Błąd numer 6 przytrafia mi się do tej pory, bo jestem nieogarem. Chodzi o szycie bez nitki. Szyję. Staram się, żeby szef szedł równo, żeby wszystko było schludne i eleganckie. Po czym okazuje się, że skończyła się nitka w maszynie. I przez ostatnie 60 cm szyłam nic. I wtedy maszyna mówi, lol, trzeba było sprawdzić, ile nitki zostało. No i faktycznie, zapobiec temu można tylko nawijając nitki więcej albo częściej. I nie zapominając, że maszyna bierze nitkę z dwóch stron, więc nie patrzcie tylko na to, co na górze, ale też czasem spójrzcie, jak wygląda ta nitka w bębenku. 7. Najczęstszym błędem jest maraton cosplayu. Konkurs czy event już za 2 dni, a wy jesteście w połowie robienia stroju. Nie ma sprawy, 48 godzin to idealna ilość czasu, żeby skończyć strój. Nieprawda. Może rzeczywiście czasu jest odpowiednio dużo, ale jakim kosztem? No jak to jakim? Kosztem jedzenia, spania, zdrowia psychicznego, kontaktów z rodziną, ogólnego samopoczucia. Jasne! Pracowałam przez całą dobę. Pracowałam też przez 46 godzin ciągiem. Przepraszam, że ci to zrobiłam. Już nigdy więcej. Chciałabym móc powiedzieć, hej, nie róbcie tak, to nie jest tego warte. Ale wiem, że i tak nie uwierzycie, więc musicie przekonać się na własnej skórze, a potem odchorować to przez kilka następnych dni. Jeśli naprawdę musicie tak długo siedzieć przy kostiumie, róbcie sobie przerwy, zróbcie przerwę na herbatę, rozprostujcie się, potańczcie przy ulubionym klipie, albo wyjrzyjcie przez okno i popatrzcie, jak pies sika pod blokiem. Dobrą aktywnością fizyczną jest też wyjście po nitkę, która się właśnie skończyła, czy po nowe wkłady do kleju na gorąco, bo wszyscy wiemy, że zawsze jest ich za mało. A propos kleju na gorąco, błąd numer 8 to używanie go zamiast nitki. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś się na to decyduje i myśli, że ujdzie mu to na sucho. Przecież do materiału jest osobny klej. Guterman to najlepszy klej, jaki można znaleźć do materiałów. Jest bezbarwny sklej, każdy materiał z każdym schnie szybko i nie zasycha na twardo, tak jak kropelka, która nadal jest lepsza niż klej na gorąco. Ja wiem, wiem, kończąc strój na konwencie, w sleep roomie, tuż przed konkursem, nie ma zbyt dużego wyboru, ale jeśli wiecie, że musicie skończyć strój już na miejscu, weźcie ze sobą kosmetyczkę pierwszej pomocy, gdzie podstawową rzeczą jest klej. Kiedy jako juror widzę uczestnika, który ma elementy stroju sklejone klejem na gorąco i wiem, że zrobił to na ostatnią chwilę, nie traktuję takiej osoby poważnie. Błąd numer 9 to niewyprasowany strój. Odnosi się to zarówno do prostych mundurków, gdzie niewyprasowana koszula może zniszczyć efekt seksowności Bishonena, jak i do pięknych balowych sukien, które niewyprasowane wyglądają po prostu jak ze sklepu z przebraniami na Halloween. Wiem, że pakując się w walizkę i przejeżdżając pół Polski, żeby dostać się na konwent, ciężko jest wyciągnąć fantastycznie wyprasowany strój. Ale dzisiaj większość zapleczy cosplayowych ma na stanie żelazko. A jeśli nie, to jestem pewna, że hotel czy hostel, w którym nocujecie, albo ktoś ze znajomych, będzie takie żelazko miał. I uwierzcie mi, robi to niesamowitą różnicę, nawet jeśli używa się gorszej jakości materiałów. Które z kolei są 10. błędem popełnianym przez każdego cosplayera. Każdy cosplayer na początku swojej przygody staje przed bardzo ciężkim wyborem. Czy kupić materiał za 10 zł, czy kupić materiał za 15? Słabej jakości materiał, czy peruka, będzie wyglądać źle, tandetnie, będzie zaniżać ogólny odbiór estetyczny całości. Moim ulubionym materiałem jest bawełna satynowa. Działa jak bawełna, ma lekki satynowy połysk, nie jest droga, jest w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej i naprawdę świetnie się szyje. Zwłaszcza, że się trochę rozciąga, więc jeśli wyjdą mi ciasne szwy, to nadal nie na tyle, żeby odciąć dopływ krwi.
Tak samo przy wyborze peruk, nie sugerujcie się tylko najniższą ceną, bo takie najczęściej są bardzo słabej jakości. Polecam też takie grupy jak Perukarnia, gdzie można kupić peruki z drugiej ręki i dać im drugie życie. Jeśli jednak macie perukę, która się błyszczy, można ją nieco zmatowić suchym szamponem albo pudrem, takim wiecie, dla dzieci. I oto cała lista. Tak naprawdę wszystko rozbija się o umiejętne rozplanowanie swojej pracy, czyli nie zaczynać na ostatnią chwilę i przygotować sobie jasny plan pracy. Z wyszczególnionymi wszystkimi najmniejszymi nawet krokami, które trzeba zrobić, żeby skończyć strój na czas. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy jesteście winni popełniania tych błędów, albo jakie są wasze najczęstsze błędy, których ja nie uwzględniłam. Jednocześnie przypominam o Ko-fi, gdzie możecie mnie wspierać, sprawiając, że to co robię na YouTubie będzie wyglądało lepiej. A jeśli taka opcja was nie interesuje, to zawsze totalnie za darmo możecie subskrybować i zostawiać łapki w górę. Jest to darmowe i jest to tylko jeden klik. No, to do zobaczenia.